Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damian z projektu Find Yourself. Jest ze mną Aleksander z Non-Duality Polska. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat duchowości. No i nie tylko. Może Aleksander, coś powiesz od siebie? Ojejku, ja nie jestem bardzo, nie jestem przygotowany do tego. Miło być z Tobą, miło. Fajnie się rozmawiało, też rozmawialiśmy dużo jeszcze przed dzisiejszym nagraniem. Od razu złapaliśmy kontakt, więc mam poczucie, że od razu, jak dzisiaj będziemy rozmawiać, to od razu się rozkręcimy i będzie fajnie. Także. Także możecie się rozgościć, siądźcie sobie wygodnie. No i myślę, że warto posłuchać, bo będzie tutaj całkiem sporo wartości, jakie są w stanie wyprodukować dwie mądre głowy. Tak przynajmniej myślę. Tak nam ostatnio weszło flow, to rozmawialiśmy 2,5 godziny i stwierdziliśmy, że warto byłoby to nagrać, urzeczywistnić. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę skorzystać, to zapraszam do oglądania. To może tak, jeszcze dla tych z Was, którzy nie wiedzą, to może powiem, co to jest Non-Duality Polska. Non-Duality Polska to jest grupa na Facebooku, którą założyłem kilka lat temu, chyba to jest jakieś dobrych 6 lat temu, w konsekwencji tego, że troszkę mi się podziało w życiu i troszkę mi się zmienił sposób patrzenia na życie. Trudno mi to opisać słowami, ale można powiedzieć, że po długich poszukiwaniach i długich, dziwnych jakichś doświadczeniach duchowych coś się we mnie zmieniło i założyłem tę grupę po to, żeby znaleźć kontakt, złapać kontakt z ludźmi, którzy też albo to przeżyli, albo szukają tego doświadczenia, albo próbują się rozwijać duchowo poprzez tradycje związane głównie z, no, takie wschodnie, powiedzmy, ale nie tylko, mistyczne przede wszystkim. Więc, no tak, no. Mistyczne, ezoteryczne między innymi też. I więc grupa istnieje od 6 lat, ma 2000 ludzi. W ogóle nie spodziewałem się, że tak szybko złapię zainteresowanie. I adminuję tej grupie od kiedy ona istnieje. A między innymi teraz pracuję prywatnie z niektórymi jej członkami, uczę medytacji i prowadzę ludzi, powiedzmy, po odmętach doświadczenia transpersonalnego. Tak bym to może określił. Odmęty. No, tak to jest. Ja od siebie dodam, że założyłem kanał na YouTubie o nazwie Projekt Find Yourself również 6 lat temu. Tak się zadziało, że przybyło na kanał 10 tysięcy subskrybentów. Bardzo się z tego cieszę, nawet nie wiem, jak to minęło. Również założyłem grupę na Facebooku Wszyscy Jesteśmy Świadomością i tak się akurat złożyło, że z Aleksandrem właśnie ten Facebook nas połączył i postanowiłem się skontaktować, żeby tutaj połączyć nasze siły i postarać się ubogacić to doświadczenie, bo naprawdę czasami bardzo trudno jest zakomunikować to duchowe doświadczenie, te duchowe prawdy, a myślę, że co dwie głowy to nie jedna i tutaj przedstawiłem Wam całkowicie może nie tyle nową perspektywę, ale dużo bogatszą, uzupełnioną o wielorakość punktów widzenia, tak żeby miało to jakiś większy sens, czy było po prostu bardziej dostępne, uzupełnione z dwóch perspektyw. Przygotowaliśmy sobie tutaj z Aleksandrem pewną ściągę odnośnie zagadnień, które chcieliśmy poruszyć. Jest ich całkiem sporo. Już tutaj uzgadnialiśmy, co chcemy powiedzieć. Może nie w sensie dokładnym, ale jakie zagadnienia chcemy poruszyć. I myślę, że zaczniemy tutaj od pierwszego zagadnienia. Jest to zagadnienie kwestii samotności na ścieżce duchowej. Myślę, że to jest temat, który moim zdaniem jest całkiem ważny i jest on związany właśnie z trudnością w komunikacji tej duchowości. Ja na przykład zauważyłem, że w pewnym momencie te koncepcje, którymi się posługujemy, są niewystarczające, żeby odnieść się do całości tego doświadczenia. Myślę, że to jest też powód, dlaczego twórczość staje się taka ważna w tematach duchowości. Jakieś obrazy, muzyka, między innymi w religiach różnego rodzaju symbole boskości, tak, czy nawet bohaterów jak Jezus, Budda, które uzupełniają nam ten
mitologiczny przekaz tego, jak możemy rozumieć duchowość. Jak ty to, Aleksander, widzisz? Z jakiego typu przekazami najczęściej się zderzyłeś na ścieżce duchowej? I czy masz takie poczucie, że jednak jest coś w tej samotności tutaj? To znaczy tak, jeżeli chodzi o samotność, to jest generalnie bardzo paradoksalnie bardzo złożony temat, bo nam się wydaje, że ponieważ samotność dotyczy tylko i wyłącznie nas, to jest to super proste i że to się nie odbywa bez konsekwencji przeważnie i że jakby często nawet myślisz, że samotność nie ma nic wspólnego z duchowością. Ojejku, to jest tak wielowymiarowa sprawa. Mogę zacząć od tego na przykład, że jeżeli chodzi o kwestię egzystencjalną, to jesteśmy na poziomie egzystencjalnym zawsze cały czas samotni w pewnym sensie. I to jest prawda, która jeżeli do nas dotrze bardzo głęboko, to wydaje mi się, że może nas bardzo zmienić. Dlatego, że dociera do nas, że w pewnym sensie nigdy nie mamy prawdziwego kontaktu z żadną namacalną rzeczą. Nigdy nie mamy kontaktu z czymś drugim. Zawsze mamy kontakt tylko i wyłącznie ze świadomością albo z jakimś odbiciem czegoś, co wydaje nam się, że jest obiektem, ale tak naprawdę nie ma ten drugi lub to drugie jest tylko domysłem, interpretacją i to jest... Ale to też tak motywuje do tego, żeby jak najbliżej się przy tych zmysłów zbliżyć do tego poznania, do tego drugiego. Bo jak już wiem, że jestem sam, to przychodzi takie pytanie, o kurczę, co to jest, nie? Przynajmniej dla mnie to było takie zderzające właśnie po raz pierwszy w medytacji, kiedy zacząłem medytować, odciąłem się od bodźców zewnętrznych, zero muzyki, zero czytania książek, zero internetu. Tak, ja jestem dosyć hardkorowy, jeżeli chodzi o eksperymenty, i od razu godzina medytacji dziennie, przez miesiąc dam radę, nie? Tak, jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty tydzień, tak, oh fuck, jestem sam i nikt mnie z tego nie uratuje, nie? Gdybym miał teraz umrzeć, to po prostu umrę. I koniec Damiana, nie? Nie ma, nawet się nie dowiem o tym, że umarłem, bo już mnie nie będzie, więc jak mógłbym wiedzieć o tym, że żyłem, czy umarłem, nie? I to było dla mnie jednocześnie takie przerażenie, ale z drugiej strony taka ulga. No i ten proces transformacji, jeżeli chodzi o kwestię samotności, gdzieś tam przebiegał we mnie i nadal gdzieś tam przebiega. I myślę, że wcześniej w dzieciństwie też gdzieś miałem styczność z tą samotnością, głównie przez tam odrzucenie. Myślę, że każdy człowiek gdzieś tam w jakimś stopniu zderza się z odrzuceniem i ma to poczucie samotności. I wydaje mi się, że ta duchowość jest trochę takim innym spojrzeniem na to, takim bardziej odkryciem, kiedy w końcu zaczynam się na ten temat zastanawiać, bo na co dzień ludzie tak chyba za bardzo nie zastanawiałem się nad tym. Jak o tym? Jeszcze wiesz co, wydaje mi się, że istotne jest, żebyśmy powiedzieli sobie, że interpretacja naszego stanu jako samotność zazwyczaj jest jeszcze takim, to jest jakby pierwszy krok, kiedy rozpoznajemy na przykład naszą prawdziwą naturę, albo przynajmniej wpadamy na jej jakiś taki trop, to interpretacja pod tytułem ja jestem sam jeszcze jest gdzieś tam, bierze się z tego umysłu zagnieżdżonego w egoistyczne myślenie, mówię brzydko, ale w ego powiedzmy, albo w... W poczuciu izolacji, w utożsamieniu z byciem odrębną jednostką, czy tak zwane odrębne ja i tak dalej, więc to jakby to odrębne ja myśli, że jest samo na początku, natomiast ta głębsza lub, no to powiedzmy, że ta głębsza świadomość lub to, czym nasza prawdziwa natura, ona nie jest zdolna do odczuwania samotności, bo samotność jest przeważnie dopiero w relacji do drugiego człowieka lub w relacji do potencjalnie istnienia kogoś drugiego, a kiedy podział na przedmiot i podmiot się zanika albo się zlewa, to wtedy nie za bardzo jest mowa o samotności, jest mowa raczej o takiej intymności, która jest nieskończona bliskość ze wszystkim, co jest. I to mówienie o bliskości nie tylko na zasadzie, że istnieją dwa, które są blisko, tylko że odstępy pomiędzy przedmiotami i podmiotami stają się nieskończenie niewielkie, w związku z czym
wręcz prawie, że nie jest, znaczy dosłownie nieistniejące, ale to identycznie jak gdyby powiedzieli, że są nieskończenie małe i automatycznie to oznacza, że żadne są, że są jednym lub że są przynajmniej nieoddzielne od siebie i w związku z tym za bardzo o żadnej samotności nie może być mowy. A jeśli już, bo jeżeli nasz umysł wejdzie w to z taką interpretacją pod tytułem wszystko to jestem ja, bo to jest możliwe, na tej ścieżce pojawia się tego typu doświadczenie, to nie jest ostateczna interpretacja, to jest często jeden z kroków gdzieś tam po drodze, że wszystko to jestem ja, gdzie utożsamienie, gdzie na poziomie umysłowym utożsamienie następuje utożsamienie ze wszystkim, co istnieje, nie tylko na poziomie umysłowym, takim intelektualnym, ale na poziomie cielesnym, percepcyjnym też. Ja bym nawet powiedział, że to taki początek przebudzenia, kiedy budzą się zmysły i to nawet takie narcystyczne jest trochę twierdzić, że wszystko to ja, aczkolwiek to też rozbudza ciekawość, żeby testować i badać to swoje doświadczenie i rozszerzać jakby ten zakres percepcji, aż w końcu te drzwi percepcji się rozsuwają i jest to doświadczenie, że wszystko to ja, ale to ja, które jest tym wszystkim, nie jest mną w sensie osobowym, ale tak. To wszystko to ja, nie? To tak, coś w tym stylu, tak, że to nie jest takie narcystyczne stopienie z obiektem takie pierwotne, jak to jest na przykład u noworodków, tylko to jest doświadczenie, że kiedy twoja ręka dotyka stołu, to nie wiesz, czy to ty dotykasz stołu, czy stół dotyka ciebie. Albo jak wchodzisz do pokoju, masz wrażenie, że ten pokój, który cię otacza, to jest też jakby przedłużenie twojego ciała. No tak, troszeczkę tak, że jakby tam gdzie wchodzisz, tam zajmujesz tego, tam, gdzie wchodzisz, tam zajmujesz rozmiar swojego pomieszczenia. Tak, tak. Od razu wypełniasz umysłem całą przestrzeń, nie? No. Jeszcze, jeżeli chodzi o tą samotność, tak przyszło mi do głowy, że jeżeli egzystencja jako, powiedzmy, jedność jest sama dla siebie jedna, no to ona jest w pewnym sensie samotna, nie? Ale to my wiążemy samotność z takim, nie wiem, negatywnością, nie? Jak na przykład ten nihilizm, który też trochę pochodzi z perspektywy naukowej, że wszechświat jest jeden, dąży do rozpadu, że kiedyś zginie wszystko. Wydaje mi się, że to też jest taka jakby przytłaczająco negatywna wizja. Aczkolwiek no, to jest kwestia naszej interpretacji, ale w takim rozpoznaniu bezpośrednim, jak spojrzymy na to, że wszyscy jesteśmy samotni, ale w tej samotności jesteśmy jednym, to właśnie to poczucie jakby izolacji czy zagubienia nagle przeskakuje na drugą stronę, jest takie poczucie intymności czy bliskości, nie? Nawet z drugą osobą, bo widzisz, że nie wiem, tak samo się boimy, tak samo jesteśmy zależni, tak samo jakby ulegamy niektórym kwestiom. To jest taki aspekt też nadal jakby osobowości, aczkolwiek on trochę jakby przekształca ten sposób funkcjonowania w świecie, wiążąc to z tą perspektywą, że jesteśmy jednym, że jednak jakby doświadczamy wspólnie tego życia, nie? Jest taki element społeczeństwa w tym wszystkim. Tak, znaczy to jest taki jakby, jak to się mówi po polsku, to jest taki rodzaj, po angielsku się mówi na to camaraderie, wiesz o co chodzi? Taki rodzaj koleżeństwa, taki rodzaj takiej towarzyskości, że na zasadzie, że stajecie się, niejako stajecie się częścią, stajecie się braćmi, stajecie się siostrami, stajecie się bardzo blisko spokrewnieni z racji tego, że niejako jesteście tym samym, jakby, że dwie perspektywy się spotykają. Z jednej strony jesteście od siebie nieoddzielni, z drugiej strony, że jesteście od siebie oddzielni, bo to również jest prawda relatywnie, gdzie tam na styku tych dwóch perspektyw istnieje taki rodzaj środka, który na przykład umysł może zinterpretować jako pokrewieństwo albo bardzo taka duża bliskość, kiedy wiesz, byli tacy święci, którzy mówili, że wszyscy są moimi braćmi i siostrami. I to nie było tylko, to nie była tylko interpretacja taka tam gadka, tylko to było autentyczne doświadczenie, albo przynajmniej próba ubrania tego w ludzkie koncepty. Co no to nie jest do końca to, bo to nie jest to samo, co czucie, że autentycznie wszyscy są moimi braćmi i siostrami. To jest trochę metaforyczne, ale nie do końca. To słowo camaraderie, tak? Tak. To mi się tak trochę skojarzyło z taką perspektywą braci, którzy są na wojnie, nie? To trochę taka perspektywa dosyć, powiedzmy,
Ciężko strawne. Nie, ale to jest to słowo, w którym ten kontekst, w którym to występuje, to słowo najczęściej. Więc tak, to, tak, tak, że bracia wojny i w jednym słusznym celu, ci tam się strzelają, tam Amerykanie z Niemcami walczą. No, przyszedł mi taki. Ale ten motyw celu, wiesz, ten motyw celu, on tam się pojawia w tego rodzaju interpretacji czy w tego rodzaju doświadczeniu, bo przede wszystkim masz dostęp do bardzo jasnego rozpoznania, że oboje jesteście tutaj w tym samym celu, a tym celem jest być, doświadczać. Swoją drogą gdzieś kiedyś słyszałem taką historię, że jakiś tam chyba, nie wiem, Amerykanin, Niemiec, nie wiem, strasznie teraz parafrazuję, mówię z pamięci, był tam na wojnie właśnie i słyszał dźwięk spadającej bomby. I tam, wiesz, ten dźwięk tak jak tak leci, nie? I już był tak święcie przekonany, że zaraz pierdyknie i umrze, nie? I w pewnym momencie, wiesz, siekło go, że to jest śmierć, że to jest koniec i go po prostu oświeciło. I ta bomba ci tam spadła i okazało się, że to nie wypał. Aha, ale wiesz co, gdzie ja to usłyszałem, to ci teraz nie powiem, nie? Ale zacząłem o tym myśleć, to tak przyszło mi do głowy, kurczę, to jest możliwe. Tak. To jest możliwe, bo zbliżasz się, bo przekraczasz wrota śmierci, jakby w moment, jakby masz 2 sekundy, żeby pogodzić się ze śmiercią. To się dzieje, nie? Medytacja to jest takie powolne gadanie się ze śmiercią, to jest tak dla ludzi, którzy troszkę się za bardzo boją, jednak woleliby nie iść tak radykalnie, więc wolą po prostu spędzić trochę tak godzinę dziennie, powolutku, tak gadanie się ze śmiercią, tak wiesz, tak kropelkę po palce. Tak, tak namaczają się jak ta torebka, nie? Herbaty po prostu. Tak, tak, świetna metafora. Chociaż ja myślę, że godzina dziennie to i tak całkiem sporo. Wiesz, ktoś naprawdę musi chcieć tego. Tak, ale to jest bardzo dobra, optymalna ilość swoją drogą, tak na marginesie. Jak już to polecam, bo jakby ludzie myślą na przykład, że pół godziny to jest bardzo fajne, bo to jest takie, a nie za dużo, nie za mało. Tak jak się ćwiczy się jogę pół godziny na przykład, albo oczywiście się kardio pół godziny. Tylko jeżeli chodzi o medytację, to problem jest taki, że przeważnie do 20 minut to trwa, żeby wejść, znaczy na początku, bo po jakimś czasie to już robi się automatycznie, ale zwłaszcza jak jesteś początkujący, to 20 minut to jest taki często wystarczający czas, żeby umysł się na przykład uspokoił i żeby zaczął się fokusować, to 20 minut to jest takie optymalne. I te 10, więc dopiero w tym momencie na tyle osiada, że benefity medytacji zaczynają bardzo mocno działać, jakby aktywuje się to jak te takie fajne porównanie, to jest drożdże, jak się aktywuje drożdże na pieczenie, to trzeba zalać ciepłą wodą i musisz chwilę poczekać, żeby się aktywowały i dopiero po jakimś czasie one możesz je dodać do ciasta, żeby ciasto mogło wyrastać powolutku. I te 20 minut to jest czas aktywacji przeważnie i potem jest po prostu dobrze spędzić przynajmniej drugie tyle na tej medytacji, więc ja tak naprawdę, jak już z kimś pracuję, to polecam mu minimum 40 minut. Znaczy zacząć, znaczy tak łatwo powiedzieć, na początku to w ogóle wysiedzieć minutę, to jest problem, więc ja to rozumiem. To jest kosmos w ogóle. To jest kosmos, po prostu jakim cudem, nie? Więc gdzie tam siedzieć godzinę, nie? I jeszcze się cieszyć, jeszcze czerpać z tego przyjemność, więc to... jasne, to jest zrozumiałe, ale no to jest całkowicie osiągalne, siedzieć godzinę i mieć poczucie, że to minęło jak minuta. Na początku. Znaczy nie, na początku siedzisz minutę i to masz poczucie, że to jest jak godzina, a po jakimś czasie siedzisz godzinę, masz poczucie, że minęła minuta. Tak jest. To już tak po pół roku praktyki, jak jest taki przeskok, w którym ta medytacja się robi taka bezwysiłkowa, to ta godzina jest taka mega przyjemna. Ja na przykład zauważyłem, że teraz mam troszeczkę inny styl życia, teraz więcej pracuję, to czasami mam mniej czasu, żeby pomedytować, ale mam tak właśnie, że siadam do medytacji i od razu jakby wchodzę w ten stan takiej solidnej obecności i mogę już siedzieć bardzo długo i nie ma to dla mnie problemu, mogę cały dzień siedzieć, zresztą kiedyś robiłem eksperymenty i to też nie było dla mnie jakby problemu, ale zgadzam się z tobą całkowicie, właśnie początkujący, to ja też tak mówię, minuta do 5 minut, do 10 minut, później 20-30 minut i godzinę, z tym, że jak ktoś traktuje duchowość na serio, to ja mówię od razu godzina i nie szukaj innych dróg na skróty i najlepiej od razu buduj praktykę, bo ta filozofia, niech ta filozofia cię inspiruje, niech słuchaj nauczycieli, oni mówią, oni tego doświadczyli jako dowód, że to jest możliwe, ale siedź i medytuj, bo to ci da największe jakby efekty. A tak ale jeszcze... wiesz co, no? Tutaj muszę tylko dodać, że
Istnieje szansa, istnieje możliwość siedzenia zbyt długo. Tak samo jak jeżeli człowiek nie ma doświadczenia i jest w stanie, na przykład w ćwiczeniach fizycznych jest w stanie się przetrenować i podobnie się może dziać z mózgiem, bo to mózg jest powiedzmy głównym organem, który dokonuje tych ćwiczeń. I bywa tak, że na początku siedzenia jak godzinę jest raczej może być problematyczne i może mieć negatywne konsekwencje, jeżeli człowiek nie ma pewnego takiego okresu, gdzie powoli jednak wyrabia sobie tę praktykę na tyle, żeby siedzieć tę godzinę. Bo jak nie, znaczy to, wiesz, ja kiedyś bardzo żarliwie zacząłem siedzieć i to naprawdę moje ciało nie było na to przygotowane, więc działy mi się różne rzeczy. Przykładowo efekty takie, że na przykład twoje skupienie jest tak silne, że nie możesz go przenieść gdzieś indziej, więc gdzie pójdziesz, to twoja uwaga się przykleja i potem musisz się po prostu z powrotem, po prostu tutaj jest, i zatracasz się swoją tożsamość. Znaczy zatracasz swoją tożsamość, bo jakby wsysa cię niejako taki jakby tunel uwagi, wszystko coś i to jest jakby, znaczy siłą rzeczy to i tak stopniowo się dzieje, tylko do tego człowiek się przyzwyczaja i to się normalizuje i nie ma takiego wrażenia, że jest jakby coś nie tak. Efekt tunelu po prostu nie jest tak silny i jakby nieważny. Więc to jest jeden z na przykład problemów. Problemy są też takie, że energia, o tym pewnie dzisiaj pogadamy, ale medytacja to jest też ćwiczenie energetyczne niejako. I bardzo silne. No. I bywa po prostu tak, że ponieważ że uwalniają się zasoby energetyczne, na które ciało nie było na przykład gotowe wcześniej i masz potem poczucie, że albo nie możesz spać, nie możesz zasnąć, albo nie możesz, albo się budzisz w nocy, albo masz efekt bardzo... Masz różne doświadczenia mistyczne w pracy i nie możesz funkcjonować. Bywa tak, naprawdę bywa tak i bywa też tak, że jakby na przykład zaskakują cię twoje własne reakcje i reagujesz na to negatywnie, czyli na przykład spontanicznie wyjdzie z ciebie jakaś reakcja taka pozytywna, śmiech, takie wiesz, haha, to się coś i nie zauważasz, że to się, zaczynasz zauważać, że rzeczy dzieją się spontanicznie i masz poczucie, że tracisz kontrolę nad swoim życiem i co się z tobą dzieje i nie wiesz, jak nie pracujesz na przykład z nauczycielem, nie wiesz, że tak ma być, tylko że kiedyś będziesz żył tylko i wyłącznie tak, to i że to jest to, i że to dojrzeje troszeczkę. To dojrzeje i że zacznie smakować, że też nie zacznie być fajne i że jakby że to jest inny sposób, dosłownie inny sposób życia. Jak o tym nie wiesz, to możesz się przestraszyć, więc no dobra, to skracając to trochę, generalnie zalecam zaczynać powoli, ale jak naprawdę ci zależy, to cisnąć tak do tej godziny, dwie, ile masz ochotę, wiesz. Tylko no Nie przesadzić, zwłaszcza na początku, żeby się nie zrazić też, nie? Przypomniałeś mi momenty, kiedy ja zaczynałem praktykę, studiowałem, więc miałem całkiem sporo czasu. To tak właśnie godzina dziennie i tak pierwsze objawy, jakie były, to właśnie ten stan koncentracji jednopunktowej, kiedy ja bardzo mocno szukałem tego stanu, bo chciałem mieć jakby, wiesz, pełną kontrolę nad zmysłami, czy ten stan samadhi osiągnąć. Drugą kwestią było to, że pole sensoryczne, czyli moje percepcje, zwracanie uwagi na przedmioty było strasznie płynne. Ja miałem takie wrażenie takiej dzikości mojego ciała, jakby moje ciało było takie, nie wiem, trochę obce albo takie dziwne, jakbym je poznawał na nowo, jakbym wracał do takich korzeni poznania siebie. Potem właśnie te takie różne reakcje. Ja pamiętam, że ja miałem takie sytuacje, kiedy reagowałem złością na niektóre kwestie i wtedy sobie uświadomiłem, że ja się złoszczę. A wcześniej wydaje mi się, że tłumiłem tą złość i złość była dla mnie czymś złym, nienaturalnym. I u mnie było tak, że była złość, ale też był śmiech, niewinność. Po prostu ja się tak zmieniałem, jak trochę kameleon. Ja sam nad sobą trochę nie nadążałem. I tak jest. No. Ja jeszcze studiowałem, pamiętam to, ja miałem tak, że nie miałem myśli czasami, stany bez myśli. A studiowałem inżynierię logistyki, tam dużo myślenia było. I nie byłem w stanie czasami podstawowych rzeczy jakieś wykonywać, jakieś tam cele, planowanie, takie jakieś konceptualne rzeczy. Pamiętam jak teraz, gdy prosiłem moją przyjaciółkę, żeby mi pomogła przy jednym z projektów, bo ja myśleć nie byłem w stanie. Kompletnie. Ja mówię, Boże, jedyny zamieniał się w jakiegoś głupiego ziemniaka, nie? Tak to skracam.
Ale to było bardzo pozytywne, bo ja czułem jakby dużo radości w tym, dużo przestrzeni, że o Jezu, ja teraz się czuję taki szczęśliwy, że mi to nie przeszkadza, że może tak naprawdę nie trzeba tyle myśleć, może te, nie wiem, te lekcje, gdzieś tam te zajęcia na studiach były bezsensowne, nie? Dużo kwestionowałem wtedy, bardzo dużo kwestionowałem, ale tak, zgadzam się z tobą, są te zmiany. Zresztą wydaje mi się, że zwłaszcza zmiany mogą też być na polu osobowości, bo pozwalając sobie być, dopuszczamy do siebie coraz więcej, jakby zgadzamy się na coraz więcej i nagle się okazuje, że wiesz, dużo treści wypływa, treści traumatyczne wypływają, treści takie, części osobowości naszej, które chętnie byśmy przed sobą ukryli. Jakby zaczynamy być bardzo świadomi naszych własnych i bardzo szybko musimy zacząć nadrabiać, bo zaczynamy być tak bardzo szybko świadomi naszych własnych różnych przywar czy takich skłonności, które są destrukcyjne, że można za tym trochę nie nadążyć. Ale jeżeli się utrzymuje praktyka i się mniej więcej utrzymuje takie tempo, które jest dla nas w miarę komfortowe, to wydaje mi się, że to jest ok, ale bywają takie na przykład bywają takie okresy huśtawki emocjonalnej albo takie okresy, że jesteśmy bardzo wrażliwi, bo nie mamy tych samych mechanizmów obronnych, które mieliśmy kiedyś, bo pozwalamy sobie być sobą, pozwalamy sobie być wrażliwi i nagle bardzo łatwo nas zranić, albo mamy takie efekty, troszeczkę jak nazywamy efektem PMS, bez obrazy dla pań, ale to naprawdę stereotypowo przypomina tego typu okresy. Miałeś takie doświadczenia? No, że na przykład, nie wiem, płakałem na reklamie ubezpieczeń w telewizji, nie? Po prostu. No, takie rzeczy, więc to się może dziać i no, ważne, żeby wiedzieć, że nic się nie dzieje, nie? Że to jest element procesu, że osobowość się dostosowuje do naszego nowego rozpoznania. Więc, ja pamiętam, jak pisałem pracę inżynierską i tam, no, tam trzeba było firmę wybrać, wiadomo, z prezesem rozmawiać, modelować niektóre procesy i to była taka twarda robota. I ja pamiętam, że któreś tam z wizyt pojechałem do lasu, zaraz po tej wizycie i się rozpłakałem w tym lesie. Właśnie dlatego, bo sobie uświadomiłem, że ten świat jest tak strasznie zbudowany właśnie z tych uwarunkowań, nie? A ja miałem sobie tyle takiej miłości, takiej, wiesz, takiej alchemii, takiej twórczości i jakby poczułem taki konflikt, nie? Trochę jakby moją potrzebą afirmacji siebie w twórczości, a życiem, które wymaga jakby takich twardych zasad i powiem ci, że no dużo się wtedy wypłakałem, ale jeszcze nawiązując do tego, co mówisz, że dużo rzeczy negatywnych wypływa, to ja też mam wrażenie, że z tym wiążą się pozytywne rzeczy, taka pozytywna reorganizacja umysłu, ciała, że stajemy się naprawdę inni. To jest tak, człowiek żyje bardziej bezwarunkowo, bardziej niewinnie, bardziej przejrzyście. Ja miałem takie poczucie, jakbym był transparentny, naprawdę, ja nie wiem jaki jestem, ale taki naturalny, naprawdę. Dużo jakby jakiejś tam pasji, moich tendencji pozytywnych mojej osobowości wyszło na jaw, które zacząłem rozwijać, tak? To co rozmawialiśmy wcześniej, moja ekstrawersja, czy moja tendencja do entuzjazmu, czyli podniecania się, jak ja coś robię, co kiedyś jakby nie rozumiałem tego, nie wiedziałem, że to jest coś pozytywnego, co ja mam i gdy na przykład zaczynam to tłumić, czy chcę to mieć pod kontrolą, to ja potrafię wpaść w depresję z tego powodu, gdy na przykład ta moja część osobowości nie jest zaspokajana, nie realizuje siebie w świecie. Także to myślę, że też jest bardzo osobiste dla każdego z nas. Tak, tak. I warto o tym powiedzieć, że również te pozytywne efekty są. To nie jest tak, że to jest jakoś jeden wielki znój i tylko teraz będzie negatywnie i teraz będziemy się biczować i tak dalej, tylko że oprócz tych negatywnych powiedzmy elementów naszego umysłu, te pozytywne też zaczną być automatycznie, naturalnie wyeksponowane. Ja pamiętam jak, znaczy wiesz, okej, skłonność do radości, spontaniczność, poczucie, że wszystko jest w porządku, docenianie innych ludzi, otwartość na nich, gotowość na wysłuchanie, cierpliwość, jakby te wszystkie takie cechy zaczynają automatycznie, te takie pozytywne cnoty, można nazwać cnotami, one zaczynają naturalnie kiełkować,
Tylko że dziwne jest właśnie to, i to może być zaskoczenie, że one nie kiełkują, one nie biorą się z jakiejś takiej naturalnej, takiej, nie naturalnej, z takiej wysiłkowej, intencjonalnej pracy nad sobą. To w zasadzie nie biorą się z intelektu, nie biorą się z takiego myślenia, och, jestem taki i nie waki, nie śmaki i po prostu powinienem się zmienić, bo coś tam w ogóle to nawet nie wypływa z intencji, ani nawet z afirmacji to nie wypływa. W ogóle nie ma absolutnie żadnej personalnej intencji w tym. To się zaczyna dziać samo i to jest zdziwiające. I miałem tyle bardzo takich... Miałem tyle tego typu przygód i wciąż je mam, nie wiem, sytuację, gdzie stoję w kolejce i zazwyczaj normalnie bym się wkurzał. Myślę, kurwa, kiedy znowu, nie? A tak to siedzę i patrzę na panią, która kasuje i sobie myślę, mój Boże, jaki ona ma smutny wyraz twarzy. Jak bardzo chciałbym jej pomóc. I jakby ja nie myślałem o sobie, muszę być człowiekiem, który bardziej chce pomagać ludziom. Jakby z natury zaczęła się potrzeba, na zasadzie, Jezu, ta kobieta siedzi pewnie już 12 godzinę, stoi na tych nogach. Pewnie ma już kompletnie dość. I poprzednio bym się wkurzał, w zasadzie, Boże, po prostu jak bardzo można nienawidzić swojej pracy. Po prostu mogłaby być dla mnie trochę milsza. Jakby nie ma tego, jakby zupełnie, i jak wiem, że ja mam w sobie te tendencje i te skłonności, bo mam bardzo oceniający umysł, ale jakby naturalnie zaczęły się dziać inne rzeczy. Więc czy to jest jakiś ostateczny, jakiś cel, do którego warto dążyć? Nie wydaje mi się, że powinniśmy się na tym zawieszać, powinniśmy się skupiać na tym, żeby być lepszymi ludźmi, bo nie ma końca bycia coraz lepszym człowiekiem, więc jak w którym momencie się ocenimy, że okej, to już dość. Nie? Jakby nie możemy medytować czy rozwijać się duchowo tylko dla tych celów, ale na pewno jest to zmiana, która może, to są zmiany, które mogą naprawdę zaskakiwać. Pamiętam, jak jeszcze była taka sytuacja, że jakby moje pole empatii rozszerzyło się na tyle, że zacząłem praktycznie każdego, idę po ulicy i widzę ludzi, którzy po prostu idą czasami zamyśleni, czasami wkurzeni, czasami jacyś tacy szarzy, i do każdego czuję miłość i do każdemu chciałbym pomóc i każdego widzę jako takiego kochanego, wspaniałego, niejako nawet przypadkowo w ogóle powstałą jakąś taką emanację, ja też zresztą, i każdemu chciałbym coś dać, tylko nie wiem co i nie umiem. I to jest takie, że rozbiera cię taka potrzeba, żeby zacząć to robić, ale nawet nie wiesz jak, więc po prostu wiesz, nie możesz podejść i każdego ściskać albo całować, bo to by było nieakceptowalne, więc po prostu mówisz okej, nie? Widziałem dziewczyny takie, wiesz, trzy dziewczyny takie, widać, że młode jeszcze, buntowniczki, krótkie włosy, tatuaże, takie trochę pankowy, i ja z tej takiej dojrzalszej perspektywy wiem, że na poziomie intelektualnym mógłbym je bardzo porządnie ocenić, na zasadzie to nie są przykłady najbardziej dojrzałej osobowości. Ale moja pierwsza reakcja nie była taka, tylko była taka: te dziewczyny mają bardzo duże w tej chwili wyzwanie, z którym próbują się sobie jakoś poradzić. Ja nawet nie mam pojęcia, jak bardzo głęboko ich wyzwania sięgają. Nie mam prawa ich oceniać i bardzo, bardzo im współczuję, że w tym momencie, w którym są, nie widzą pewnych rzeczy, które wiem, że gdyby wiedziały, to mogłyby nie cierpieć. I to nie jest tak, że jakoś uważam się za lepszego od nich, raczej, że ich cierpienie było automatycznie widoczne, po prostu namacalnie. Widać było jakby w ich gestach, że one się czują niepewnie ze sobą, że one próbują uciekać, że one próbują grać, że one poszukują swojej tożsamości, przynajmniej tak. Wydaje im się, że tego potrzebują. Powiem ci, że ostatnio byłem na Zakrzówku, tam taki klif jest dosyć stromy i wszedłem do góry. Tam odpaliłem aparat, chciałem polatać dronem. Przyszło 5 młodych chłopaków, spytałem ich, ile mają lat, mieli 18 lat. No i jeden z nich tak siadł na skraju klifów i tam inni zaczęli mówić: wracaj, nie siadaj tam, bo możesz spać, bo tam jest bardzo niebezpiecznie. Ja mówię do niego też: wracaj tutaj, bo
Chyba, żeś dźwięk wyłączył. Wyłączyłem tylko swój mikrofon, ale Aha, okej. dźwięk się zbiera tak po to. Jasne. Mówię, wracaj tutaj, bo faktycznie spadniesz, a ja nie chcę tego doświadczać, nie? No i tak polatałem trochę dronem i, no i zacząłem pytać chłopaków, co robią, tam czym się zajmują, no i też zacząłem opowiadać o sobie, zacząłem opowiadać o duchowości. I zacząłem opowiadać takim prostym językiem, że istnieje duchowość niereligijna, w której możesz po prostu doświadczać siebie jako jedności, absolutu. I zacząłem po prostu prostym, logicznym językiem nawijać, jakbym chciał, żeby ktoś mi to wytłumaczył w ich wieku. Tak patrzyli, tak. Jaki kanał, gdzie mogę cię zobaczyć? I to mi tak uświadomiło, że młodzi ludzie szukają też nawet, wiesz. Nawet może nieświadomie, że coś takiego istnieje. I widziałem w nich tak samo pogubionych chłopców, jak ja byłem w ich wieku, bo ja pamiętam, co ja robiłem w ich wieku. Nie chcę tutaj teraz mówić, co ja robiłem w ich wieku, bo... No ja też nie byłem święta. No właśnie, ale wiesz, co daje mi to myślenia, że no wiesz, z tej perspektywy to faktycznie wydaje się, że czasami można wejść w tą arogancję ego, nie? Jeszcze takiego duchowego, że chce zmieniać świat i tak. Ale to też często jest jakby nie ze złych intencji, bo faktycznie widzisz, że ludzie mogliby żyć lepiej. Ile gniewu, ile złości w sobie noszą. Ostatnio przyjaciel mnie poprosił, żebym zrobił research w polityce, bo chcieliśmy sobie porozmawiać na ten temat, a ja ostatnio odciąłem się od polityki totalnie. No i zacząłem oglądać tam jednego, drugiego, trzeciego polityka. I tak myślę sobie, kurczę, oni wszyscy mądrze gadają do momentu, w którym zaczynają mówić mową nienawiści. Bo oni tak przez kilka minut gadają spoko, spoko, spoko i nagle zaczynają hejtować. I reszta ich wypowiedzi jest pomieszaniem hejtu z merytoryką. I ta jakby... Ten hejt odbiera całą wartość ich przekazu, który mają. I to jest takie, wiesz, męczące, bo dla umysłu ludzkiego, który szuka rozwiązań, jakby kłótnia nie ma znaczenia, bo ona robi chaos niepotrzebny, nie? Jakby wszyscy się skupili na rozwiązaniach i jakby, wiesz, mówieniu, a to w ogóle temat rzeka, nie? Ale wiesz, zmierzam do tego, że... ludzki umysł ma taką tendencję do wikłania się w koncepty jakby dualistycznego oddzielania siebie od reszty, żeby pokazać, że jest lepszy, tak? Ale gdy uświadomi sobie, że na dobrą sprawę to, co tworzy, to jest jakaś narracja, w którą chce wierzyć tylko po to, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że jest lepszy, to moim zdaniem to staje się takie bez sensu, bo jak żyjemy razem w świadomości, że jesteśmy tutaj razem, i moje życie zależy od twojego życia, twoje życie od mojego życia, to już nie zależy mi na tym, żeby być jakiś tam, wiesz, w tej konceptualnie ramie lepszy, tylko możemy się razem dogadać, nie? Mnie się wydaje, wiesz co, że nie tylko chodzi o to, że umysł chce czuć się lepszy, że jakby to nie jest ostateczny cel, tylko to jest pewnego rodzaju narzędzie do tego, żeby czuć, że żyjesz. Bo jeżeli twoja tożsamość jest całkowicie no utożsamiona, mówiąc po prostu brzydko, no jeżeli jesteś utożsamiony w 100% z małym ja, to dopiero wtedy czujesz, że żyjesz, wtedy kiedy to ja jest w stanie takiej bardzo dużej aktywacji. I ten stan dużej aktywacji najczęściej następuje w momencie, kiedy możesz się porównać do kogoś innego, albo możesz uważać się za lepszego, albo też możesz cierpieć, wiesz, jakby wielu ludzi odnajduje, rozsmakowuje się w swoim cierpieniu, w swoim poczuciu być ofiarą, dlatego że wtedy stopień aktywacji ich ja jest na tyle duży, że wreszcie czują, że żyją. I jakby tylko, że to ta potrzeba jest nieuświadomiona i dlatego, że jest nieuświadomiona, dlatego nie są w stanie jej przekroczyć i z niej zrezygnować. Więc jakby wydaje mi się, że rozwój duchowy to jest bardzo dobra alternatywa dla takiego trybu życia, gdzie odkrywasz, że wcale nie potrzebujesz być utożsamiony ze swoją mentalną tożsamością, ze swoim ego, ze swoim ciałem, z niczym konkretnym nie musisz być utożsamiony. Nawet inaczej, że nawet nie jesteś tym, co jest utożsamione, że i w związku z tym nie musisz być twoje ego lub twoja tożsamość nie musi tak mocno się aktywować, nie musi szukać emocji najczęściej negatywnych, które to aktywują, żeby czuć, że żyjesz, jakby, że wręcz
w pewnym sensie rezygnujesz z tej tożsamości na rzecz poczucia, że jesteś samym życiem, ale jest to życie kompletnie niezniszczalne i niezależne od niczego, co jest super, no ale coś za coś w pewnym sensie, jeżeli jakby tutaj na pewno nie musisz być kimś, wydaje mi się, że bycie kimś jest opcjonalne i tylko, że ponieważ tego nie wiemy, to najczęściej jesteśmy pogrążeni w takim właśnie cyklu. Kole. Mm. No to też jest taka kwestia trochę filozoficzna, nie? Jak to sobie poukłada w życiu, co wybierze, powiedzmy, jak chce dostosować ten styl życia pod tą duchowość, którą, duchowość jest tak naprawdę jedna, nie? Ale powiedzmy już, jak wybierze jakąś ścieżkę, która pasuje pod jego typ osobowości i będzie chciał kultywować tą duchowość, tak? Czy bhakti jogę, czy tam medytację, czy tamto. To i tak tam coś sobie musi wykroić. Mhm. Słuchaj, tutaj taki punkt jest dosyć ciekawy, który myślę, że warto jest poruszyć dzisiaj. To jest punkt wpływu mediów społecznościowych w życiu współczesnego człowieka. Aha. Wiem, że troszeczkę tutaj zmienimy kontekst tego wszystkiego, ale myślę, że to jest bardzo ciekawe, szczególnie powiedzmy w kwestii rozwoju duchowego, bo widzę, że teraz... Ja się śmieję, bo ustalaliśmy listę, niech twoi słuchacze wiedzą, że sugerowałem, żebyśmy o tym nie rozmawiali, bo nie za bardzo będę miał coś nowego do powiedzenia na ten temat, ale okej. Nie, luz, spoko. To jeżeli poczujesz, że warto zmienić temat, to możemy zmienić temat. Okay. Myślałem, że to jest dosyć takie ciekawe, bo w gruncie rzeczy duchowość mega się teraz rozwija, jeżeli chodzi o media społecznościowe, jest szeroki dostęp do wiedzy, do informacji, jest YouTube, są różne perspektywy, różne ścieżki, różnych nauczycieli, też jest ta kwestia zwiększonej swobody w byciu sobą, tak, autentyczności, więc też pomaga kreować swoją własną rzeczywistość. I wydaje mi się, że po części to ma służyć temu, żeby po prostu każdy odnalazł się gdzieś tam w sobie, w swojej perspektywie, bo wcześniej wydaje mi się, że jednak trudniej było artyście czy tam twórcy się wybić, a teraz dzięki mediom społecznościowym może po prostu stworzyć coś swojego. Co ty uważasz na ten temat? W jaki sposób mogłoby to się przysłużyć do naszego rozwoju duchowego? W jakim sensie? Wiesz co? Okej, to może ja bym to ugryzł w ten sposób. My, ludzkość, tworzymy sobie zabawki, które mają służyć przekroczeniu naszej potrzeby posiadania tych zabawek. Innymi słowy, media społecznościowe są jedną z zabawek, narzędziem do pracy nad sobą, tylko to ta potrzeba również jest nieuświadomiona. Czyli na przykład, wiesz, Instagram, utożsamianie się, jakby to jest... Bardzo w ogóle media społecznościowe są narzędziem do ciągłej aktualizacji swojej tożsamości, do przerabiania lekcji związanych z tożsamością. Nie? Z czym się utożsamiasz? Czy utożsamiasz się z samochodem nowym, któremu zrobisz zdjęcie i się pochwalisz? Czy utożsamiasz się z posiadaniem nowej, pięknej dziewczyny, którą pokazujesz na fejsie? Czy utożsamiasz się z tym, że cały czas jeździsz na jakieś podróże i co chwilę jesteś gdzieś w miejscu, gdzie są palmy i morza? Czy utożsamiasz się z pieniędzmi? Czy utożsamiasz się z muzyką, której słuchasz? Jakby wydaje mi się, że media społecznościowe to jest taki festiwal tożsamości. Miejsce, gdzie... taki festiwal. Nie wiedziałem, że będę miał cokolwiek na temat do powiedzenia, ale ewidentnie mam. Więc to jest taki festiwal tożsamości, gdzie ludzie wymieniają się nawzajem, dają sobie nawzajem lekcje o tym, jak żyć, ale również z czym powinni przestać się utożsamiać, bo jakby non-stop się aktywujesz, non-stop ktoś się myli, o kurde, ja mu tam pokażę, nie, ja mu napiszę. Ktoś, wiesz, siedzisz i scrollujesz i oglądasz ludzi, którzy, o których myślisz, że są na przykład bardziej, mają większy sukces od ciebie i są lepsi od ciebie i oni mają, ty masz tyle lat, ty masz dopiero tyle lat, oni dopiero mają tyle lat, a oni już mają mieszkanie, oni już mają pieniądze, coś tam i wiesz, jest ciągle... To jest potężne, porównywanie się, tak. Jakby ciągle, więc to jest sposób na taki skoncentrowany, to jeszcze w pewnym sensie to jest super potężne narzędzie do wyciągania naszego cienia na powierzchnię, bo masz po prostu skoncentrowanych w jednym miejscu
miliony ludzi skoncentrowane w jednym miejscu, na wyciągnięcie ręki, za jednym kliknięciem masz dostęp do każdej osoby jako reprezentowanej jakoś tam symbolicznie przez awatar i tak dalej, z którą, na której temat możesz coś sądzić i konfrontujesz się, jeżeli przynajmniej masz tę świadomość, że po prostu masz na tyle metamyślenia, na tyle autorefleksji, żeby zobaczyć, że oceniasz kogoś, żeby zobaczyć, że czujesz się gorzej w stosunku do kogoś. Przeważnie niestety brakuje nam tego rozpoznania, więc w pewnym sensie dlatego więc można by powiedzieć, że media społecznościowe są takim miejscem, gdzie masa ludzi przerabia swoją karmę w sposób bardzo skoncentrowany i szybki, natomiast czy udaje, prawdopodobnie nie wszystkim cały czas się udaje to przekroczyć i to wykorzystać i duża część ludzi po prostu jest zakoła pućkana w pole samsary, które wiąże się z mediami społecznościowymi. Ale przynajmniej plus tego jest taki, że internet jest samo, jest autorefleksyjny i internet jest narzędziem dla kultury, żeby była autorefleksyjna. Jest narzędziem, żeby kultura sama ze sobą tworzyła dialog, żeby prowadziła ze sobą dialog, w związku z czym przynajmniej youtuberzy na przykład, którzy ewoluowali, mogą pokazać, że okej, wcześniej myślałem tak, teraz myślę inaczej. Wcześniej utożsamiałem się z tym, teraz już się z tym nie utożsamiam. I mogą docierać, żeby pokazywać, hej, to ewolucja jest taka, jest możliwa. Więc w ostateczności te narzędzia, które normalnie stosowaliśmy w życiu, zostały przeniesione do sfery wirtualnej i przyspieszonej, jakby jest taka amplifikacja tych procesów ewolucyjnych, mam wrażenie. Wiesz, to piękna wypowiedź i powiem ci, że teraz nawet jak to mówiłeś, to miałem takie wrażenie, że gdybym w przyszłości zakładał podcast, to zadawałbym to pytanie każdej osobie, z którą robiłem jakikolwiek wywiad, bo to pięknie wyciąga wartość i ja myślę, że ludzie na co dzień nie dostrzegają tego, jaki wpływ internet ma na ich życie, bo on stał się już tak powszedny jak radio czy telewizja kiedyś, a jednak większość tej wiedzy czy tych perspektyw, przynajmniej ja, posiadłem z internetu. Pierwszych nauczycieli tak poznałem przez internet, pierwsze książki kupiłem przez internet. Wszystko, co, wszystkie jakieś moje w ogóle umiejętności związane z operowaniem kamery, komputera, tak to wszystko z internetu, więc też poniekąd czuję się winny, bo wszystko tak jakby zagarnąłem sobie za darmo praktycznie. Za część wiedzy oczywiście płaciłem, czy za sprzęt, za jakieś tam lekcje, czy kursy, czy książki, ale to i tak jest jakby dużo mniejszy koszt, jaki ja poniosłem niż kiedyś ludzie wcześniej, tak? Więc ta wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Po prostu możemy czerpać garściami. Teraz, kiedy jest COVID, bardzo dużo firm stara się utrzymać na powierzchni w świecie online. Te ceny tych kursów, książek, różnych takich internetowych produktów po prostu staniały, bo konkurencyjność wzrosła, brzydko mówiąc, nie brzydko, realnie, i staje się to coraz bardziej jakby na wyciągnięcie ręki. Coraz więcej osób, które właśnie inspirują i dzielą się wiedzą. Kiedyś było to dla mnie mega przytłaczające, dalej potrafi mnie to przytłoczyć i jakby trochę takiego niepokoju mieć w sobie, ale zrozumiałem, że jest to wynikiem tego, że mam tyle perspektyw, mam po prostu tak dużo i tak dobrze, że mój umysł wpada w niepokój, co ja mam wybrać, bo jak wszystko jest takie dobre, to ja nie zdążę wybrać wszystko, nie? Ja muszę się ograniczyć w czymś, a resztę odrzucić. To jest takie, kurczę, nie wykorzystam maksa mojego potencjału, nie? Bo wybiorę, nie wiem, duchowość, a nie wybiorę wideo, a teraz wybiorę wideo, bo nie wybiorę duchowości, albo wybiorę rozwój osobisty, a nie wybiorę duchowości. Wiesz, tyle tego wszystkiego jest. No, na szczęście udaje mi się w tej chwili to jakby zrównoważyć, ale to jest moim zdaniem bardzo ciekawa kwestia. Słuchaj, patrzę tutaj jeszcze na tą listę, którą tutaj mam i chciałbym się cię zapytać, jak określić granice, jeśli wszystko jest jednością? Co sądzisz na ten temat? Czy masz na myśli określanie swoich granic, tak? W tym sensie. Tak, granic, wiesz, w relacjach międzyludzkich, w komunikacji, jak komunikować może tą duchowość. Wydaje mi się, że wiele osób ma z tym problem. Ja mimo wszystko jednak na co dzień też doświadczam, że wiele osób, które rozwijają się duchowo, są bardzo samotni. Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że po prostu gdzieś tam się odseparowali od reszty ludzi, uważają siebie za odmieńców i tak wpadają na duchowość i ma ona związek też z ich personalnymi problemami, ale mam często wrażenie, że takie osoby są potem odrzucane przez rodzinę, rodziców, przyjaciół i są dosyć samotni, nie? I też czasami tak myślę, że wiesz, naszą rolą, jeżeli byśmy się stawili powiedzmy w kwestii
bycia nauczycielem jest troszeczkę tak nauczyć ludzi, jak komunikować tą duchowość, żeby też nie byli uważani na co dzień za wariatów, nie? Przynajmniej ja sobie tak stawiam taki cel, nie? Mhm. Dlatego tak się zastanawiam, jaką radę byś dał drugiej osobie, która rozwija się duchowo, jak mogłaby rozumieć tą duchowość, jak ją komunikować, albo w kwestii relacji międzyludzkich, jeżeli czuję, że przez tą duchowość jest troszeczkę nadwrażliwa albo uległa, bo czasami tak też się zdarza, żeby mogła wyznaczać i określać swoje granice. Znaczy się tak, wyznaczanie granic jest umiejętnością psychiczną i raczej bym tutaj postawił granice między duchowością a psychiką, jakby one też zupełnie nie są odmienne od siebie i bardzo od siebie zależą, ale umiejętność stawienia granic w relacjach międzyludzkich wydaje mi się, że jest raczej umiejętnością, tak zwaną umiejętnością miękką, umiejętnością związaną z asertywnością. Jest to zagnieżdżone w poczuciu własnej wartości i jest to zagnieżdżone również w wiedzy na temat na przykład mechanizmów drugiego człowieka, bo na przykład łatwiej jest mi postawić granicę drugiemu człowiekowi, kiedy wiem, kiedy rozumiem, co on w tej chwili przechodzi, kiedy nie utożsamiam się z tym, kiedy moje na przykład poczucie ja jest mimo wszystko stabilne, jako że mózgowa psychika również jest ważna. Więc osobie, która rozwija się duchowo i nie wie, jak ma czy ma problem z zestawianiem granic, czy z byciem asertywnym, jest kilka dróg. Jedna droga jest taka, że jakimś cudem ta osoba zostanie oświecona, mówiąc, nie lubię tego określenia, powiedzmy, że zostanie oświecona i wszystkie jej granice się rozmyją, w związku z czym przestanie odczuwać poczucie jakiekolwiek potrzeby udowadniania komukolwiek, czegokolwiek, przestanie czuć potrzebę tłumaczenia się i jakby zacznie czuć ewentualnie... Kompensacji też, takie ambicje, jakieś takie pogoni, oczekiwań, takiej neurotyczności. Tak, i wtedy nie będzie, wtedy w pewnym sensie można powiedzieć, że naturalnie te pewne cechy zaczną z niej wypływać, czy takie pozytywne zachowania, ale wydaje mi się, że to nie jest jakoś specjalnie realistyczny scenariusz, bo z mojego doświadczenia raczej powiedziałbym, że większe prawdopodobieństwo zaawansowania duchowego jest dla ludzi, którzy mają zdrową psychikę i którzy są dojrzali, są dojrzali jako osoby, czyli ich osobowość jest dojrzała. Niekoniecznie to znaczy, że trzeba się z nią utożsamiać, ale na pewno paradoksalnie w ogóle utożsamienie jest bardzo przydatne, jak człowiek chce bardzo szybko dojrzeć. To kiedy człowiek się utożsamia z tymi problemami, to szybciej je przerobi, bo więcej energii w to idzie, paradoksalnie. Więc coś za coś. Więc czasami praca nad sobą wymaga tego, żeby odpuścić sobie duchowość na jakiś czas, a skupić się na problemach osobistych, bo będą za bardzo odwracać naszą uwagę lub za bardzo będą nas męczyć i koncentrować. Dosłownie jakby nasze poczucie własnego ja będzie jak taki silnik, który nie potrafi się zapalić albo silnik, który gaśnie po jakimś czasie, że jakby z powrotem będziemy ściągani przez coś, przez jakąś karmę, która jest... która ma bardzo silne oddziaływanie. Więc generalnie poleciłbym zainteresować się psychologią mimo wszystko, bo psychologia jest super przydatna. Tak jak człowiek, który na przykład chce ćwiczyć na siłowni, nie tylko musi się interesować ćwiczeniami, ale przydaje mu się zainteresować takimi kwestiami jak dieta, takimi kwestiami jak anatomia, jak działa ciało, jak działa spalanie energii i tak dalej, że jakby... Rozwój osobisty, motywacja, stawianie celów też osiągnięcia. Też, tak, więc jakby to wszystko, jakby człowiek jako całość musi w tym uczestniczyć i na pewno jeżeli nie jesteś w stanie pójść bezpośrednio do świadomości, to nie ma problemu, możesz iść naprawdę naokoło i nikt ci nie każe robić tego inaczej i nie jesteś gorszy, jeżeli robisz to naokoło, bo i tak mimo wszystko to, żeby była jasność, że jakiekolwiek oświecenie czy
jedność z Bogiem i tak dalej, i tak dalej, to nie załatwia, nie załatwia problemów osobistych w ogóle, nie sprawia, że przestajemy czuć negatywne emocje, że problemy nam się nie przydarzają, nie sprawia, że przestajemy się rozwijać jako osoby, że nie sprawia, że nie jesteśmy w niektórych sferach dalej niedojrzali, że te rzeczy i tak trzeba nadrobić i po prostu łatwiej jest najpierw łatwiej jest osiągnąć zaawansowanie w rozwoju duchowym w momencie, gdy psychika również jest zdrowa. Mm-hmm, jasne. Nie jestem pewien, czy odpowiedziałem na twoje pytanie, bo troszeczkę poszedłem bardzo tak szeroko i naokoło. Ale powiem ci, że tak, że w zasadzie to wiesz, to jest trochę podchwytliwe pytanie, bo pod tym się wiąże wiele kwestii, dlatego chciałem je zadać, bo chciałem jakby sprawdzić, może nie sprawdzić, nie chodzi o sprawdzanie w sensie jakby testować ciebie, tylko chciałem wydobyć od ciebie ten koncept, jak ty widzisz, takie wiesz, realizowanie spraw codziennych, nie? Bo to w zasadzie chodzi o to samo. Do mnie ostatnio trafił przekaz mojego przyjaciela Daniela Pisko, który zauważył, że gdy jest w swoim poczuciu siły, nie, on to tak nazwał, w takim poczuciu siły, że on ma moc, że ma wpływ, że jakby kontroluje siebie, że ma życie pod kontrolą, to wtedy łatwiej jest mu stawiać granice i że to jest w zasadzie bardzo fajne, bo on wtedy ma poczucie pewności i poczucie bezpieczeństwa i to przychodzi mu naturalnie, ale też zauważył, że gdy inne osoby wokół niego mają tą moc i potrafią stawiać granice i mówią nie, gdy on na przykład coś chce, tak, czy tam próbuje przekroczyć czyjąś granicę, to jemu to sprawia ogromną frajdę i przyjemność, bo on nie musi się, za przeproszeniem, znaczy tak, nie chcę przepraszać, bo to takie kolokwialne sformułowanie, nie musi się cackać po prostu, nie? Że nie musi sprawdzać, być taki niepewny, tylko on po prostu mówi swoje, ktoś mówi nie, jest okej, okay. Wiemy na czym stoimy. No tak, że jakby jest rozwiązana kwestia granic i hierarchii i już wiesz, tak to jest, wydaje mi się, że jest bardzo potrzebne, że się wiesz, z perspektywy osobistej to jest wszystko potrzebne. Jeżeli chcemy o tym mówić z perspektywy absolutu, albo raczej inaczej, jeżeli żyjesz w życiu codziennym z poziomu absolutu, co nie jest ani łatwe, ani nie zdarza się każdemu, ale jeżeli już tak się dzieje, to pewne odruchy, związane, takie egoistyczne, związane z samoobroną, one często sobie idą. I teraz bywa tak, że na przykład przestajesz czuć zagrożenie wobec kogoś, bo wiesz, że nie jesteś w stanie umrzeć, bo nie jesteś tym, co umiera. Więc nie boisz się, jak przyjdzie do ciebie gościu z nożem na przykład. Albo nie boisz się, jak ktoś ma do ciebie z jakiejś zarzuty przychodzić, ale dlaczego tak to zrobiłeś w ogóle? Za kogo ty się uważasz? Ale ty nie kupujesz tej historii, bo nie jesteś w stanie po prostu odpowiedzieć tym samym rodzajem energii. To nawet nie jest tak, że masz to gdzieś, że jakby ty zupełnie żyjesz z innego poziomu rzeczywistości niejako. I zresztą ani poziomu, ani rzeczywistości te słowa są w ogóle bez sensu, ale jakby wiesz co chodzi, jakby zupełnie dwa inne języki, inne interpretacje rzeczywistości. Jasne. Więc jakby nie możesz stawić granic, bo nie ma żadnych granic. I jakby w tym... Powiedział ci ktoś kiedyś, że jesteś oderwany od rzeczywistości? Non stop, praktycznie. Ale wiesz co, ale uczę się jak nie być, bo... Jak nie być oderwanym? Czy jak... Tak. Nie, no bo pomaga, bo uziemianie się jest potrzebne i wiesz, psychika, bo oderwanie od rzeczywistości jest przeważnie cechą psychiki i psychika może się skonfigurować tak, żeby być mniej oderwana od rzeczywistości i pomagają ćwiczenia fizyczne. A czym to się wiąże? Po czym poznajesz, że jesteś oderwany od rzeczywistości? To tak może też dla innych osób, które czasami mają poczucie, że są oderwani od rzeczywistości, po czym można to poznać? Bo ja zauważyłem, że gdy się to rozpoznaje, no to nagle wracasz do rzeczywistości, nie? Ja przynajmniej kiedyś tak definiowałem moje oderwanie od rzeczywistości, że jestem za bardzo właśnie w tym spontanicznym stanie jakby robienia rzeczy we flow, żeby sprawiały mi przyjemność i było fajnie, a unikałem konfrontacji z jakimiś trudnymi sytuacjami. Tam w relacjach z ludźmi, czy rozmawianiu o trudnych emocjach, o tym, że komuś coś jest nie tak, jest jakaś przykrość, jakieś problemy, które nie wiem, dotyczą rzeczywistości materialnej, pieniędzy, może załatwianie jakichś spraw, co nie? Tak, no. Znaczy się wiesz, można być również oderwanym od rzeczywistości w sposób świadomy,
I to też jest w porządku. Na przykład możesz, na przykład, jeżeli masz jakiś dług, możesz go świadomie nie zapłacić, możesz go nie zapłacić z premedytacją. I dlatego, że po prostu w tym momencie mówisz, niech się dzieje, po prostu co się ma dziać, tym razem ja wybieram inaczej, nie? Ale wiesz, to jest też trochę kwestia moralności, troszkę na zasadzie, że no, to nie jest odpowiednie postępowanie, więc to jakby wydaje mi się, że posiadanie, bycie w bliskim kontakcie z wartościami moralnymi jakimiś, wyznawanie ich świadome, bardzo mocno nas zagnieżdża w rzeczywistości. I moralny relatywizm, na przykład uważanie, że wiesz, każdy, z jednej strony każdy ma swoją prawdę, bo to prawda, ale z drugiej strony uważanie, że wiesz, jakby nic nie jest obiektywnie dobre, albo nic nie jest obiektywnie złe, że kto ma powiedzieć, że ktoś ma rację, jakby taki, czyli to, co byśmy tożsami z postmodernizmem, z kulturą taką, jaką mamy częściowo dzisiaj. To już jest trochę takie narcystyczne nawet, nie? To może być narcystyczne i może polegać na oderwaniu od rzeczywistości. Znaczy, bo jakby oderwanie od rzeczywistości dotyczy często spraw praktycznych, takich rzeczy na zasadzie, że no, nie wiem tego lepiej określić, ale to często jest praktyczne i często jest zagnieżdżone w sprawach typowo ludzkich, więc kontakt z tym, posiadanie tego jako konfiguracji swojego umysłu wydaje mi się, że jest potrzebne, że jest bardzo przydatne, że jeżeli chcemy być efektywni w rzeczywistości, to dobrze jest wiedzieć, że umysł powinien wyznawać pewne wartości, co do których będzie się trzymał, lub inni będą go z tego rozliczać. Więc jakby. Ja myślę, że taką funkcję pełnią właśnie te spotkania, sangi, jakieś satsangi, też w chrześcijaństwie są przecież te zgromadzenia ludzi. No ja kiedyś byłem, powiedzmy, sceptyczny wobec religii chrześcijańskiej, a Asia pokazała mi tą religię przez innej perspektywy właśnie, już wchodzenia w te stany mistyczne, doświadczenia transpersonalne, zaczęła mi opowiadać o księżach, które są zdecydowanie dużo bardziej otwarci, są bardziej właśnie pluralistyczni. No i zacząłem sobie uświadamiać, że jednak jest zmiana i to dosyć spora, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo. No a jeżeli chodzi o kwestię moralną, to się z tobą zgadzam. No mi w mojej duchowości, w moim rozwoju bardzo pomogło to, że miałem silne wartości rozwoju osobistego, czyli dyscyplina, 3 razy w tygodniu trening siłowy, tutaj yoga, tu medytacja, czyli taki bardzo zdyscyplinowany tryb życia. No i też taka świadomość, no też jednak słuchałem się krytyki. W pewnym momencie no trochę ta krytyka mnie dotykała i raniła. W pewnym momencie była też przesadzona, bo zwróciłem uwagę, że ludzie jednak mają dosyć silne przekonania odnośnie duchowości, szczególnie niedysponujący wiedzą, właśnie wkładający wszystko do jednego worka, że psychologia transpersonalna jest tym samym co New Age i różne inne rzeczy, co odbija się trochę negatywnie w tej kwestii, no ale mimo wszystko uświadomiłem sobie wtedy, że może moją drogą, czy jakby moim mistrzostwem duchowym byłoby, gdybym był w stanie ogarnąć to i to. Czyli być dobrym człowiekiem, w miarę moralnym, zadowolonym z siebie, komunikującym się z ludźmi i jednocześnie przebywającym w jedności. Że jak to ogarnę, to będę no, szczęśliwy po prostu, bo tak zacząłem definiować w pewnym momencie szczęście. Moja ścieżka duchowa zaczęła się od odchudzania, od treningu siłowego, od rozwoju osobistego, ale tak fundamentalnie w momencie, kiedy natrafiłem na pracę Abrahama Maslowa i zacząłem studiować doświadczenia szczytowe. To jak osoby osiągające sukces mają doświadczenia mistyczne. I zaczęło mnie to interesować. Jeżeli osoby osiągające sukces w pewnym momencie zderzają się z granicą jakby tego, czym jest poznanie doświadczenia, albo ich największym sukcesem, i to jest ich jakby szczęście. I potem po tych doświadczeniach tak schodzą na ziemię, że już w zasadzie to nic więcej nie ma, bo te doświadczenia tak są tak jakby subiektywne. To jeżeli ja jestem w stanie doświadczyć tego typu doświadczeń i być przy tym szczęśliwy, no to chyba odnalazłem przepis na życie. I tym tropem zacząłem właśnie studiować filozofię Richa Fromma, Carla Junga, Alana Wattsa, eksperymentować z psychodelikami, potem medytacja, non-duality przeprowadziłem się do Krakowa na zmianę kontekstu. No, ale to tak mniej więcej była moja droga. Może chciałbym zmienić temat teraz, tak troszeczkę, powiedzmy, inną mańkę polecieć. Dobra. Temat Świętej Trójcy. Już o tym rozmawialiśmy, ale myślę, że to będzie bardzo ciekawe. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest koncepcja, na którą niedawno wpadłem. Święta Trójca określa... Czyli Ojciec, Syn i Duch Święty.
Nie, chodzi po prostu o trzy największe traumy, jakie nosimy w sobie. Takie trzy, które się ciągle powtarzają. I tak, to jest zranienie, odrzucenie i bycie niewystarczająco dobrym. Są takie trzy największe traumy, które nas dotykają, szczególnie tutaj w kulturze zachodniej, która wiąże poczucie wartości właśnie z tym, jacy jesteśmy, jak nas ludzie oceniają. Co o tym sądzisz? Zranienie, odrzucenie i bycie niewystarczająco dobrym. Bycie niewystarczająco dobrym, tak. Bo zawsze gdzieś tam zranienie wyciągamy z dzieciństwa, bo ktoś nam skrzywdził, jak nie rodzice, to znajomi, to przyjaciele. A wiadomo, odrzucenie, bo nagle nasze ideały nie spotykają się z rzeczywistością, bo mieliśmy nadzieję, że będziemy mieli świetną pracę, a to różnie wychodzi, bo przychodzimy tam różne doświadczenia w związkach, też zostajemy odrzuceni, czyli życie nas po prostu nie lubi, tak? I bycie niewystarczająco dobrym, gdy uświadomimy sobie, że faktycznie możemy ciągle osiągać i zawsze jest coś więcej, albo zaczniemy po prostu siebie oceniać, bo mamy tego wewnętrznego krytyka już tak mocno pojonego do głowy, że nudzi mu się i z nudów po prostu przeklina wszystko jak leci. Tak mega tutaj jakby posługuje się skrótami myślowymi, ale myślę, że wiesz, o co chodzi. Wiesz co, to mnie naprowadza na pracę pana, który się nazywa Douglas Tatarin. Douglas Tatarin jest psychoterapeutą, ale zawiężonym w kontekście rozwoju duchowego również. I on wyodrębnił, co prawda, nie 3, co 9 takich rdzennych czy takich kluczowych emocji, które często to są emocje, które my czujemy na własny temat. I one są często takimi naszymi nieuświadomionymi, jakby to nazwać, nieuświadomione postawy wobec samych siebie. I jakby zranienie i odrzucenie i poczucie bycia niewystarczająco dobrym, one niejako, to mam poczucie, że to krąży troszeczkę wokół tego tematu, bo kiedy jesteś zraniony, to jesteś słaby na przykład, albo to masz poczucie, że jesteś słaby, aktywuje się w tobie program, pod którym jestem słaby, na przykład, jakby to jest jeden z możliwych scenariuszy, niekoniecznie tak musi być u każdego. Kiedy czujesz się co odrzucony, to masz poczucie, że nie jestem wart czegoś, nie jestem nie jestem wystarczająco dobry. Nie przynależę sam, też. Tak, mogę polegać tylko na sobie na przykład. Tak, nie? No dokładnie, więc jakby więc te dziewięć kluczowych emocji, to co on wyodrębnił, to na przykład jest, ja to teraz w ogóle znajduję, przede wszystkim to jest poczucie bezradności na przykład. To jest poczucie bycia słabym, czy poczucie bycia zagubionym i zdezorientowanym. Poczucie bycia bezwartościowym. Poczucie bycia, poczucie nieprzynależenia do czegoś. Nieprzynależenia. Poczucie bycia samym, samotnym. Poczucie bycia nieistotnym, nieważnym. Bycia złym, bycia pustym, czy takim, który stracił coś w środku, tak jakby czegoś brakowało. Poczucie bycia beznadziejnym, bez szans na poprawę jakąkolwiek. Tak, to było te sześć. I one przeważnie przejawiają się, one się biorą często z dzieciństwa i z takich doświadczeń wczesnych, czasami z traum. Każdy z nas nosi w sobie coś takiego, jak się z tego wyleczy, to już nie nosi, ale na pewno gdzieś tam to zostaje ślad pod tym względem, że jego psychika wyrosła na czymś takim i potem wyleczenie tego... Łatwo jest striggerować, jakby tak, z takiej osoby. Tak, jak ktoś się triggeruje, to jakby wpadasz na trop tego. I jakby ciągniesz za to wychodzi to poczucie. I często jest tak, że to poczucie się w bardzo wczesnych latach życia tak już cementuje w naszej psychice i potem trzeba bardzo czasami głębokiej pracy, żeby się do tego dobić. I zazwyczaj uwalnianie tego wiąże się z przeżywaniem tego uczucia na nowo, z perspektywy już osoby dorosłej i czasami wypłakaniem tego, dosłownie wyryczeniem tego z siebie, dopóki nie przestanie się lać.
Ja bym do tego jeszcze dodał trening, żeby nauczyć się inaczej reagować na takie sytuacje, gdy one się powtórzą. Bo jednak znaczy, zauważyłem. Mówisz o tym w tej chwili tak z perspektywy troszeczkę poznawczo-behawioralnej, że jakby. Tak, tak dodatkowo, bo ja zauważyłem, że miałem takie sytuacje, kiedy coś mnie triggerowało, ja pozwalałem temu się wypłakać, wyrzucić to z siebie, ale potem jakby wpadałem w bezradność, bo nie wiedziałem, co z tym zrobić, nie? Z niepokojem i z tym wszystkim. No. Nauczyłem, już teraz wiem, jak to działa, jak to funkcjonuje. No tu dużo można gadać jeszcze, nie? Rozmawiać na ten temat. Moglibyśmy osobny podcast nagrać. No ale ja myślę, że warto jest o tym wspomnieć, że ten trening jakby siebie w życiu, tak, z tymi sytuacjami też jest ważny. Znaczy generalnie to, wiesz, trochę jeszcze wzbogacając to perspektywę rozwoju duchowego, to jeżeli mamy w sobie gdzieś ukryte tego typu uczucie na własny temat, tego typu postawę, to medytacja prawdopodobnie wyniesie to na wierzch i będziemy musieli się z tym skonfrontować. Ja pamiętam, że kiedyś dobrałem się do takiego uczucia, znaczy miałem właściwie dwa. Jedno to było uczucie, poczucie bycia zagubionym i bycia zdezorientowanym. I powiem ci, że nie mam pojęcia, jak, skąd to się wzięło i dlaczego, bo nie miałem żadnego wspomnienia z tym związanego, tylko przerobiłem to na zasadzie kontaktu z archetypem. Jakby przerobiłem to na polu archetypów, na polu symboli, znaczeń i wyobrażeń, które wywoływały mnie, które jakby zalały mnie w pewnym momencie. I moje uczucia bardzo, bardzo mocno na to reagowały. I więc niejako przeżyłem to w sposób taki wyobrażeniowy, ale nigdy potem to uczucie, jakby miałem poczucie, że coś wyszło, coś się przerobiło. Już nigdy potem to nie wróciło. To jest jedna z rzeczy. I to medytacja wyciągnęła to na wierzch. Inna rzecz, którą wyciągnęła na wierzch medytacja, znaczy to nie jest tak, że to się działo w trakcie medytacji, to jakby jak zaczynasz praktykę medytacyjną, to troszeczkę zapraszasz do swojego życia, mówisz życiu, jestem gotowy, to teraz dawaj wszystko, nie? Dawaj, to teraz będziemy się teraz czyścić i prać, że tak powiem. To było poczucie, że jeżeli będę sobą, to zostanę ukarany. I to było bardzo, bardzo głębokie poczucie. I jak ja zauważyłem, że miałem non-stop poczucie jakiegoś takiego niepokoju w sobie i nie wiedziałem, jakby po pierwszym przekroczeniu niepokoju, wiesz, do przodku jesteś utożsamiony, stąd jakby żyjesz z poziomu niepokoju dosłownie, więc przekroczyłem to, zobaczyłem ten niepokój i zobaczyłem, że to mam. I zacząłem się zastanawiać, a to skąd to jest? Dlaczego ja to mam? Dlaczego ja czuję ten niepokój? I dotknąłem tego po prostu tak delikatnie. I to trochę tak, jak gdyby tam był taki robień, który dosłownie czekał, żeby go dotknąć, jak tylko dotknąłem, to zaczęło się za mnie dosłownie wylewać i już zaczęły mnie zalewać wspomnienia, z których to się wzięło, o które kompletnie wyparłem, zapomniałem o tym, że je miałem. Zaczęły się wylewać wszystkie uczucia i siedziałem i dosłownie przez 2-3 godziny bite płakałem, po prostu lało się ze mnie jak z kranu dosłownie. I potem integracja tego znowu to, Bogu dzięki, miałem wiedzę psychologiczną na tyle, żeby wiedzieć, jak siebie potem poskładać do kupy i jakby zintegrować to w swojej nowej tożsamości. I wiedziałem, że tożsamość to nie jestem ja i tak dalej, więc jakby to takie rzeczy nas czekają na drodze duchowej. To nie jest też tak, że i to się może zdarzyć już dawno po momencie, gdy udało ci się utożsamić, jakby stracić tożsamość małą na rzecz tożsamości ze wszystkim, to również te elementy mogą się dziać, tylko jakby tracić wrażenie, że ktoś to robi, że jest osoba, która to robi, ale i tak te mechanizmy mogą się odgrywać. Więc... Bo dalej to już jest taka praca nad sobą też trochę w kwestii energetycznej, nie? Bo no to jest jeszcze w grę wchodzi na przykład serce, otwarcie serca,
bezwarunkowa miłość, czy nawet przebudzenie kundalini. No to już jest też duży temat. Myślę, że dzisiaj już sobie odpuścimy, może następnym razem pogadamy. No ale jednak to są kolejne jakby aspekty, które się z tym wiążą i wydaje mi się, że też po części odkrywam je teraz na bieżąco. Ja przynajmniej je odkrywam cały czas. Mam całkiem sporą wiedzę, bo gdy zacząłem tego doświadczać, to wiedza zaczęła mi wpadać sama do rąk. Wiesz pewnie, jak to jest, nie? Tak. Nagle podręczniki ci wyskakują i tam wpadają ci do ręki, tak? Kupujesz, czytasz, dowiadujesz się. No wydaje mi się, że jest tutaj całe pole do popisu, całe pole do eksploracji, do nauki, która jest ciągle żywa, bo te idee gdzieś, my je przeżywamy cały czas gdzieś w środku na bieżąco, to nie jest tak, że one są zaschnięte i one, no idea sama sobie jest martwa, tak, jak Krishnamurti powiedział, tak, prawda nie może być czymś jakby zatrzymanym, jest czymś zmiennym i wydaje mi się, że to jest taka największa wartość właśnie w tego typu rozmowach, że możemy odświeżyć tę ideę, porównać, pozwolić, żeby te najważniejsze insighty, te takie złote, powiedzmy, myśli zostały przekazane gdzieś dalej do świata, do kolektywu, i żeby inni ludzie czerpali z tego i też się inspirowali. To nic zaznaczając. Święte słowa. To co, Aleksander? Myślę, że możemy kończyć. Jest godzina 17. Super mi się z tobą rozmawia, super mi się z tobą... No i nawzajem. To jest coś niesamowitego. Mam taką nadzieję, że to będzie coś bardzo wartościowego dla innych osób i w przyszłości, jeżeli będziemy mieli taką ochotę, jeżeli przyjdzie taki pomysł, bo nie chcę w tej chwili nic planować tak sztywno, rygorystycznie, chcę sobie dać teraz więcej przestrzeni do eksploracji, to po prostu umówimy się i będziemy ciągnąć tą serię dalej na spokojnie. No, powiem ci, że ja mam poczucie, że tutaj jest jakieś tomisko, które po prostu czeka, żeby je zacząć z siebie wyrzucać, bo mam poczucie, że dzisiaj to podrapaliśmy może powierzchnię. A... To takie otwarcie dopiero, nie? No. Jest otwarcie. Następnym razem najwyżej wybierzemy jakiś konkretny temat i tylko na nim się skupimy i wydaje mi się, że w ten sposób będzie można po prostu kontynuować te wypowiedzi. Pewnie. No to co, to dziękujemy naszym widzom i pozdrawiamy. Dzięki serdeczne za uwagę. Zapraszam was serdecznie na kanał Aleksandra Non-Duality Polska. Zapraszam na mój kanał Projekt Find Yourself, tam możecie dowiedzieć się więcej. Zapraszam na grupę na Facebooku Non-Duality Polska i wszyscy jesteśmy świadomością, dwie grupy. W sumie jedna, ale dwie. Jedna, ale dwie. Mam nadzieję, widzimy się w kolejnym podcaście. Dzięki, Olek. Dziękuję.